Dzień dobry, Robert Wójdyna, reprezentuję zarząd UMKS Trójka Ostrołęka. Chciałem wszystkim podziękować za uczestnictwo w pierwszym memoriale Piotra Dobrzyńskiego. Był to turniej, w którym brały udział dziewczęta w roczniku 93-94. Klubu na ostatnim spotkaniu zadecydował, że chcielibyśmy promować właśnie młodzież. W związku z tym zorganizowaliśmy ten turniej. Chcielibyśmy w przyszłym roku częściej organizować takie turnieje. Będziemy starali się w miejscach, kiedy jest wolna hala, promować piłkę ręczną w Ostrołęce. Głos zabierze przewodniczący prezes Trójki, pan Robert. Powiedzieć, iż memoriał pana Piotra Dobrzyńskiego uważam za zamknięty. Dziękujemy bardzo wszystkim zawodnikom, zawodniczkom i zapraszamy na następne turnieje. Dziękujemy bardzo. Teraz... A teraz chcielibyśmy zaprosić najlepszą zawodniczkę turnieju, Anetę Wojciechowską. Musisz otworzyć to przy mnie. Musisz otworzyć przy mnie. Otwórz przy mnie. No jest! Najlepsza bramkarka Justyna Dobkowska. Kamila. Brawo!
turnieju dziewczyn wygrała drużyna z Przasnysza. Drugie miejsce zajęły nasze zawodniczki z Ułamka Strójka. W turnieju dziewcząt uczestniczyło 6 drużyn. W niedzielę 9 grudnia odbył się też turniej piłki ręcznej chłopców. Pierwszy gwiazdkowy turniej piłki ręcznej, w którym brali udział chłopcy w roczniku 93-94. Oba turnieje powstały z myślą promowania młodzieży, która uczestniczy w treningach, rozwijania ich na przyszłość. Chcielibyśmy, aby ta młodzież miała zagospodarowany czas. Chcieliśmy podziękować, chcieliśmy, że go wygramy już przyjechały. I które nam nie były zbyt mocne. Chcieliśmy podziękować. Nasz Czerwina, bardzo dobry zespół. Tak, gratulujemy panu Jędrzejowi Burkhardtowi. Zagraliśmy dobrze taktycznie. A ja bym chciał pozdrowić pana Czuchy. Jesteśmy w ogóle znakomici. A to dzięki, wszystko dziękujemy. Chcieliśmy podziękować trenerowi za to, że nas tyle trenuje. Chcieliśmy podziękować trenerowi. Chciałem podziękować wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w pierwszym gwiazdkowym turnieju piłki ręcznej w Ostrołęce. Bardzo cieszymy się, że jesteście tutaj. Będziemy robić wszystko, żebyście byli częściej, żebyście grali, pokazywali swoje umiejętności. Pierwszy gwiazdkowy turniej uważam za zamknięty. Czwarte miejsce zajęła drużyna gimnazjum w Oszewoborku. Zapraszamy na panie.
drużyny odszedł z Ostrołęki, drugiej do zespołu Olszewski Tomasz. Drużyny zwycięzców zapraszamy do nas Marciuk Adrian i Budziszewski Bartłomiej. Turniej chłopców wygrali zawodnicy trenera Ciuchty UMK Strójka. W turnieju chłopców uczestniczyły 4 drużyny. Bardzo się cieszę, że przewodniczący Rady Miasta mogłem objąć honorowym patronatem zarówno turniej dziewcząt w memoriale Piotra Dobrzyńskiego i turniej chłopców gwiazdkowy. Chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim trenerom, którzy się przyczynili do organizacji tego turnieju, do tego, żeby młodzi ludzie mogli w wolnym czasie i to jeszcze w weekend pograć i doskonalić swoje umiejętności sportowe. Mam nadzieję, że piłka ręczna w tym mieście będzie się rozwijała. Jeśli mógłbym swoją skromną cegiełkę do tego rozwoju dołożyć, to będę bardzo szczęśliwy. Za zorganizowanie turnieju chcielibyśmy podziękować przede wszystkim panu przewodniczącemu Rady Miasta Dariuszowi Maciekowi, firmom wspierającym nasze przedsięwzięcie. To jest firmie Mix Electronics, hurtownik Rzeź, bar restauracja Orange. Dziękujemy również patronom medialnym TV Ostrołęka.pl. Dziękujemy tygodnikowi Ostrołękiemu, wszystkim mediom, które pozwalają nam na rozpowszechnianie piłki ręcznej w Ostrołęce.